Cześć, to Bully. Cosa Buena. Mixol. Świderami. Raz, dwa, raz, dwa, trzy i... Ha! Jeden! Niczego już tu nie jestem pewien, ewenement to ja i moja muzyka, która zdycha sześciu kości. A dla innych wędli to się gra w kości. Jaki będzie wynik, a może doła? Dziwna anomalia często spotykana, cała kiwo popawiara. Żyje w Polsce jak stana krok po kolana, w tydzień i marihuana. Jeśli rzecz nie pozorowana, to super. Trzy! Ja też wchodzę do wygry, której zasady są tak proste. Jak rywalca byczy szachy maty. Jak z armaty zewa inne niczym kwiaty. Kładę pod swymi nogami zgodnie z regułami. Cztery! Nowa moda noszenia kibery. I to tylko dlatego, by zabić bliźniego swego, ani swego znajomego, ani szkucha swego. Ale dlaczego nie rozumiem tego? Nas na pewno długo nie było, tak? Bo my zawiesiliśmy swoją działalność w 2003 roku, ponieważ chłopcy wyjechali. Każdy musiał zdobyć jakoś pieniążki na chleb i no i to się normalną sytuacją rozwiązało. Tam nie było żadnych, tam my się nie rozstawialiśmy, się nie rozwiązywaliśmy, nie kłóciliśmy się, nic, po prostu normalnie życiowa sytuacja spowodowała to, że się zespół rozpadł. Patrzę na ciebie, czemu dziwi się, że na ciebie patrzę, czemu dziwi się, że patrzę na ciebie. Czemu dziwi się, że patrzę na ciebie, czemu dziwi się, że na ciebie patrzę, czemu dziwi się, że patrzę na ciebie. Wiadomo, że gdybyśmy teraz z naszym doświadczeniem byli w tamtych czasach, to wiadomo, inaczej by się to wszystko potoczyło, ale my byliśmy gówniarzami, którzy po prostu bardziej interesowali się imprezowaniem niż graniem muzyki. Chcemy zrobić naszym rówieśnikom niespodziankę i zagrać koncert z Szanowiem. Zapraszamy wszystkich na koncert 2 czerwca na Dni Chrzanowa. Wystąpimy w starym składzie jako zespół Świderani. Zagramy wszystkie nasze stare utwory sprzed 20 lat. A dlaczego? Wyszła taka inicjatywa od Sławka Wrońskiego, Wrony, któregoś dnia tutaj przyjechał i zaproponował mi: zagrajmy, zróbmy coś. Ja mówię, no to dobrze, no to możemy coś sobie zagrać, możemy coś sobie zrobić. No niemniej jednak to nie będzie miało nic większego jakiegoś pola działania, ponieważ będziemy sobie sami grali tylko i wyłącznie w piwnicy, a to zupełnie mnie nie interesuje, ponieważ ja osobiście nie mam czasu na takie rzeczy, więc stwierdziliśmy razem wspólnie, że spróbujmy zagrać jakiś koncert. Po tym, co Kosa powiedział, Sławek wpadł do mnie, zrobił wielką burzę w domu, że musimy ten koncert zagrać i co by się nie działo, on musi być zagrany. No i doszliśmy do wniosku, że w sumie tyle fan nam to daje, tyle radochy, spotkać się po latach. Zobaczymy, jak będzie. Fajnie się na pewno będzie na chrzanowskiej scenie znowu zobaczyć od strony sceny, a nie od strony widowni, patrząc na scenę. No i przeżyć znowu to, co kiedyś przeżywaliśmy wszyscy razem. Zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Podejrzewam, że na pewno będzie czad po prostu. Jeżeli sytuacja tych prób i przygotowania tego koncertu, bo już to wszystko się zaczęło, przyniesie nam tyle zabawy i tyle satysfakcji, że będziemy w stanie zrobić coś więcej, to oczywiście uważam, że czemu nie. No tyle z mojej strony na razie. Słucham wolności, słucham syrości, słucham prawdy i prawdomówności, słucham, a życie łamie mi kości, nie ma mi
litości, dla sprawiedliwości. Szukam wolności, szukam szczerości, szukam prawdy i prawdy mądrości. Szukam aż i się łamy miłości. Nie ma litości, dla sprawiedliwości. No a jeśli chodzi o materiał, to wiadomo, że materiał to będzie z naszej pierwszej płyty i z drugiej, że to będą oryginalnie zagrane kawałki, nie będziemy tego przeprodukowywać, nie będzie tam nic, nie będziemy tam dokładać i będzie to zagrane w starym składzie, stare utwory, tak to było, tak jak mówiłem, w 2001 czy tam 2000 roku jak graliśmy tutaj. Pozdrawiamy widzów szanowskiej telewizji. Do zobaczenia w Szanowie, na koncercie. Do zobaczenia na koncercie w Szanowie, tak? 2 czerwca. Jeśli nas zaskoczycie podczas koncertu, obiecujemy, że wtedy może wam nagramy płytę. Kolejną, trzecią. Disco Polo. No. O, też może. Ale szczerą. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.